Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam na pierwszy odcinek nowej serii Moje Dziesiątki. W dzisiejszej bitwie pojadę moją pierwszą dziesiątką, którą był IS-7. Zagram właśnie teraz z nim. Perłowa rzeka przeciwko dwóm mausom. Szanse wyrównane. No to pasuje teraz zagrać jakąś fajną bitewkę. Jak do ciężkiego przystało, pojadę na prawo, na mordownię. Na D8, D9. Tam najprawdopodobniej spotkam mausy. Z tego co pamiętam, brakuje mi tylko jednego do pułapki na myszy, na drugą pułapkę na mysz. Moja eseta pojedzie pewnie ze mną, chociaż nie jestem pewny do końca. Nie, jednak pojedzie na środek. O, zostało mi jeszcze 15 goldowych pocisków z CW. Zapomniałem się przeładować. Więcej sobie załadować apeków. Czy to są przeciwpancerne? Tak. I 7 jest w HD, jak widzicie. Nawet można powiedzieć, że mi się podoba. Chociaż bardzo żałuję tego, że nie wrzucają, czy nie mamy dostępu do takiej jakości, jakie pokazują nam na zdjęciach takich renderów. Tam jakość tych czołgów jest dużo, dużo lepsza. Na razie cisza, pustka. Nie weszło. Nawet nie trafiłem. Bardzo ładny czołg i bardzo magiczny. Jego pancerz. Jeszcze sami odbić. Jest w stanie odbić takie pestki. Których bym się nigdy nie spodziewał. A potrafi przyjąć pestki, które powinien spokojnie odbić. Taki nieprzewidywalny jest ten czołg. 85 spróbujemy we włas. Niestety nie trafiłem. Działo i S7 nie należy do najcelniejszych. To ma duży damage na strzał. Widzicie? O! Ładnie wylosował mi ponad 550. Miło się upatrzę aż na takie losowania. Nie wiem dlaczego, ale tak myślałem, że mi nie wejdzie ten strzał. Tutaj trzeba będzie zaraz pomóc naszym. O! Już po 85. Kontujemy. Mam nadzieję, że mnie nie przebije. Jeden. Pięknie wylosuję w tej bitwie. Idziemy teraz na środek pomóc. Zostały mausy 2, batczat i 8. Jeżeli szybko dojadę, to się jeszcze uda pewnie z 1000 damage'a ustrzelić. Chociaż nie chciałbym zostać znowu sam na te wszystkie czołgi. To by się skończyło szybko moją śmiercią. Nie mam bicia na tego AMX-a.
Wow, Amorak Mausa. Tego się nie spodziewałem w tej bitwie. Nigdy nie udało mi się spowodować Amoraka Mausie. Można powiedzieć, że to był mój pierwszy raz. Chyba. 490. O! Muszę podziękować mojej kawulwórce, która mnie zepchała pod Mausa. Za zero. Teraz ładuje 23 sekundy. Moja kawulwórka się nie popisała, zepchała mnie. Cztery, trzy, dwa. Nie przebiję w ten sposób go. Muszę podjechać. Ucieka przede mną. 538. Bardzo dobre mam losowania w tej bitwie. Dostałem jeszcze Arta i Ru. Ale nie będę się ganiał za tym lightem. Chociaż Pershing go już dopadnie. Jak widzicie, damage na IC-7 jest bardzo przyjemny. Penetracja czasami nie domaga, bo ma 250. Na goldzie jest 303. Wystarczający. Wow, 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 nie tak. No i tak wyglądała bitwa właśnie. Moją pierwszą dziesiątką, jaką udało mi się wygrindować. Podsumowując, pierwsza rzecz, jaka mi się najbardziej podobała w tej bitwie, to był Amorak na Mausie. Nigdy mi się tego jeszcze nie udało dotychczas zrobić. Dokonać, można nawet powiedzieć. O, długo ganiają się za tą Artą. Jeszcze możliwe, że zabije tego IC-3. Przepraszam, zniszczy. Szkoda, że tak mało fragów, ale damage się zgadza. Łapka na myszy. Tak jak mówiłem, brakowało mi jednego mausa do tego odznaczenia. Oj, udało się. Maus. 1156 HP zabrałem jednym strzałem. Exp niestety nie jest pierwszy, za to damage jest pierwszy w mojej drużynie. Dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.